Cześć kochane dziewczyny i cześć kochani chłopacy. Grażyna Wolońska z kanału Dom pod Bocianem wita Was bardzo dzisiaj serdecznie z takim pytaniem, jak tam minął Wam dzień? No, znaczy się to chyba ząg, bo Wy raczej ten film będziecie oglądać rano, więc nie wiecie, jak ten dzień będzie Wam będzie mijał, ale podzielcie się, jak Wam minął ten poprzedni. Ja jestem ze swojego dnia zadowolona, ponieważ to, co chciałam, to, co zaplanowałam w swojej głowie, to zrobiłam. Nie wiem, czy wiecie o takim systemie żółtych karteczek. To jest system Wojtka, rzeczy do wykonania i potem się z tych żółtych karteczek to wykreśla. To jest, muszę Wam powiedzieć, super sprawa. Miron. Dzisiaj koty potrzebują bardzo dużo atencji mojej. Jak będzie chrąpanie, ale Wy jesteście przyzwyczajeni, to, bo Miron ma ochotę na kolację. No, nie chce, chłopak nie przeszkadza. Więc miałam dzisiaj ochotę rano popracować w warsztaciku. Oczywiście część rzeczy trafi do sklepiku, jak skończę. Na razie to są przymiarki i jeszcze raz przymiarki, ale tak powoli, powoli idę, wchodzę w ten swój świat. Lubię to robić, to mnie bardzo mocno wycisza. Tak, to mnie bardzo mocno wycisza, taka praca. I naprawdę szczęśliwi ludzie ci, którzy nie mają swoich szefów, szczęśliwi ludzie ci, którzy pracują w takiej pracy, którą lubią, albo pasję przekuwają na swoją pracę, więc jak to woli. Także lubię, tym bardziej, że mam, no wiecie, już swoje miejsce. Któraś z Was mi napisała, że ludzie jak koty muszą mieć swoje miejsce i zgadzam się z tym. Lubię swoje miejsce, więc ruszam z kopyta. Zamówiłam szkatułki, które muszę już odebrać, więc będzie się działo. Ale w kuchni też się dzieje. Byłam też, no musiałam też trochę poświęcić swojego czasu dla ogrodu, ale nie brałam z sobą telefoniku, kochani, bo ja jak pracuję tak intensywnie, to nie chcę mi się przestawiać z tej strony, z tej strony, z tej strony. W gruncie rzeczy, ja wiem, to mówią wszyscy youtuberzy, w gruncie rzeczy nakręcenie takiego filmiku z każdej perspektywy to zajmuje czasu, a ja tego czasu mam trochę ogony, więc tego czasu mi brakuje. Ale Grażynko, do brzegu. Nad czym my tutaj stoimy przy godzinie 16:30? A więc stoimy, kochane dziewczyny, przy occie jabłkowym. Mówiłam w poprzednim filmiku, czytałam komentarze i czytałam Iwonki też komentarz, że mam się podzielić przepisem. A więc tak, kochane dziewczyny, idę do sadu, zrywam jabłka, mamy kilka rodzajów tych jabłek, ale powiem szczerze, że najlepszą jabłonką, którą mamy, to jest stara poniemiecka jabłoń i te jabłka są najsmaczniejsze. Ja ocet jabłkowy robię z tych owoców młodych, które sami posadziliśmy, bo jednak te jabłka z tej starej jabłoni to ja po prostu wolę zjeść. Kroję na takie kawałki i teraz tak, kontroluję to, żeby nie było pestek, bo prawdopodobnie może zacznę tak, jeszcze powiem takie zdanie. Może powtarzam banialuki, bo ja też to wiem z internetu. Może powielam błędy innych.
nie potrafię tego dać tutaj argumentów, dlaczego tak, dlaczego pestek nie daje, ale w każdym bądź razie pestek nie daje, ale jeżeli chodzi o te kawałeczki takie tego, co nasienia, to może być, ale nie pestki. I teraz tak, ja taki słoik zarzucam jabłkami, patrzę, żeby na pewno nie było pestek. I Wojtek ostatnio, bo wiecie o tym, że Wojtek pierwszy ogląda filmiki i zawsze na ten temat rozmawiamy, chwali i albo krytykuje i mówi to, co już zresztą, o czym ja zresztą wiem, że ja nie mam podzielnej uwagi, że albo robię, albo mówię i wtedy tak się zacinam. Więc tak, mam tutaj jabłuszka, zobaczcie, ten słoik ja wyparzyłam wrzątkiem, tak, on ma być sterylnie czysty i patrzę, że tutaj jedna pestka mi się jakoś niechcący przydostała, trudno, ten akurat będzie z jedną pestką, ale podobno na to trzeba uważać, tak. Troszeczkę mało tych jabłek. Gotuję wodę, żeby była przygotowana woda i czekam, aż przestygnie, ale jest ciepła ta woda, tak? Nie całkowicie ma być zimna, tylko przestudzona. Myślę, że wystarczy mi tych jabłek. Przyznam wam się szczerze, dziewczyny, naprawdę tak nie wiem, z czego to wynika, a powiem tak. Dobra, nie mam podzielnej uwagi. Kochani, mam przygotowane w słoiku jabłka. Nie wiem, czy powinno ich być więcej, czy mniej. Wiecie doskonale, mówiłam wielokroć, ja robię wszystko na własne oko. Przyznam wam się też do jednej rzeczy, że nie zawsze ten ocet mi wychodzi. Nie wiem, z czego to wynika. Za każdym robię go tak samo. Słoik wyparzam, wycieram do sucha. Jabłka, staram się, żeby nie było pestek, bo podobno wtedy jest gorzki. Mam zawsze tak samo letnią przygotowaną wodę. Nie wiem. Czasami się uda, czasami nie. Częściej się udaje, ale zdarza się, że mi się nie uda. Teraz jeszcze... Jakie są zasady? Wolałam wam o tym powiedzieć, że mi czasami się, nie udaje, bo ja tak odnoszę takie wrażenie, że chyba nie lubimy swoich porażek. Chociaż nie wiem, czy to można to nazwać porażką. Może to trudno nam się jakby przyznać, czy pokazać, że coś się nie udało. Że wszystkim tak się udaje i potem ludzie inni, którzy oglądają takie piękne życie, wpadają w kompleksy albo myślą sobie, że oni chcą też tak żyć. A przecież życie to jest pasmo dobrych i złych rzeczy. To nie jest tak, że wszystko się udaje. Czasami taki ocet jabłkowy mi się po prostu nie udaje. Tak samo jak nie ma idealnych kosmetyków, jak nie ma idealnych ludzi, jak nie ma idealnego życia. I dla mnie to jest ważne, żeby pokazywać nawet to, co mi się nie udaje. Słodzę. My używamy brązowego cukru, chociaż
Nie wiem, może ja dam 4 łyżeczki, a może dam 5. I teraz, przepraszam Was. Drewnianą łyżką i to jest podobno zasada. Drewnianą łyżką ugniatamy te jabłka. Wszystkie osoby, które robią ocet jabłkowy, znaczy wszystkie, to generalizuję, przepraszam, a nie lubię generalizować. Gro osób, które robi ocet jabłkowy, którzy zajmują się na YouTubie gotowaniem na ekranie, twierdzą, że trzeba kontrolować, żeby jabłka nie spleśniały, bo one mają tendencję podnoszenia się do góry. Ja nie mam akurat tak małej rzeczy, no bo tu jest słoik, nie mam akurat tak małej rzeczy, która by spowodowała, żebym mogła tutaj to położyć. Nie mam takiego małego talerzyka, niestety. Więc ja generalnie bardzo często tą łyżką 3, a nawet 4 razy w ciągu dnia je tak zmieniam ich położenie. I dlatego może u mnie nie zdarzyło się, że była pleśń, chociaż nie twierdzę, że może akurat teraz się zdarzy. Kolejna zasada ważna przy occie jabłkowym, że niby nie używać metalowych łyżek, tylko i wyłącznie drewnianych, ale też nie znam argumentu na to. Z chemii w szkole byłam, chyba byłam na wagarach w momencie, kiedy uczono nas tego z chemii. Zaczekajcie minutkę. I już jestem, kochane dziewczyny. Musiałam iść po ściereczkę. Teraz tak. Bardzo dużo osób na YouTubie kładzie gazę. Ja też ją położę, jak ją będę miała. Akurat tej gazy nie mam. Jutro się wybieram na zakupy, bo na takie zakupy, bo już nam się wiele rzeczy skończyło. Więc ja w tym momencie wezmę taką zwykłą ściereczkę, co jest podobno ważne, żeby nie dostały się muchy, żeby to stało nie na słońcu, tylko w ciemnym miejscu i ciepłym miejscu. No mamy teraz lato, więc to chyba te zasady to raczej kiedy robi się zimą. I ja jeszcze wezmę tutaj, przewiążę. Tu chodzi o to, żeby docierało powietrze do tego octu, żeby muchy się tutaj nie dostały. I trzeba pamiętać, że kilka razy dziennie, ja bynajmniej, kilka razy dziennie taką łyżką czystą, sparzoną, mieszam te jabłka i tak ja robię ocet. Mam nadzieję, że ten mi wyjdzie. W zeszłym roku miałam go zrobionego tak sporo, że nie kupowałam octu. I teraz ile on będzie stał? Co najmniej 5 tygodni. Co najmniej 5 tygodni. Może będę w czasie późniejszym pokazywać, jak ten ocet wygląda. Kiedy jest dobry, kiedy przestanie bąbelkować,
to wtedy jest dobry. Będziemy patrzyli, jak on się zachowuje. I potem gazą ja przelewam go najpierw do garnka, a potem przelewam do takich butelek ciemnych, zamkniętych, no na takiej, wiecie, jak kiedyś były orężady, o. Dobrze, kochane dziewczyny, to by było na tyle. Ja jeszcze, jest młoda godzina, ja jeszcze chyba pójdę do ogrodu. Wykorzystam piękną pogodę. A wam co życzę? Chyba już miłego weekendu, bo już nie będziemy się słyszeć, a może nie wiem. Nic nie obiecuję, nie wiem. Trzymajcie się. Życie jest piękne.